Chwała Bogu. Słuchajcie, chciałam powiedzieć wam moje świadectwo nawrócenia. Jak to było w moim życiu, a właściwie w życiu całej naszej rodziny. Nawróciłam się w styczniu 93 roku, ale ten fakt poprzedzał pewien proces w 92 roku. Zaczęłam czytać Pismo Święte. Właściwie zaczęłam czytać od krótkiego fragmentu. Spodobał mi się pierwszy list do Koryntian, rozdział 13 o miłości. Nawet pewien fragment tego listu zastosowałam w swojej pewnej pracy. I zaczęłam też czytać literaturę chrześcijańską, Samarytankę i Punkt Zwrotny. W tej literaturze było dużo świadectw nawróceń oraz takich spektakularnych uzdrowień. Dotknęło mnie to, ponieważ w swoim życiu poszukiwałam działającego Boga. Boga nie znałam w ogóle. I też potrzebowałam w życiu właśnie takiego Boga, który działa, bo no, doświadczałam trudnych chwil. Nie mieliśmy gdzie mieszkać, a mieliśmy już trójkę dzieci. Musieliśmy przenieść się na budowę, gdzie zachorowała nasza najmłodsza córka. Aby ją leczyć i aby była pod codzienną opieką pielęgniarki, ja z dziećmi przeniosłam się mieszkać do moich rodziców. Tam mieszkałam całą zimę. A mój mąż został na budowie, gdzie tak naprawdę nie dało się mieszkać. Bóg coraz bardziej zaczął dotykać mojego serca i zmiękczać je. Również taki proces trwał u mojego męża. W styczniu 93 roku mój mąż pierwszy raz pojechał na nabożeństwo do kościoła zielonoświątkowego w Gdańsku i przywiózł stamtąd dla nas zaproszenia na ewangelizację organizowaną w tym kościele. Tam drugiego dnia wiarą przyjęłam to, że Pan Jezus Chrystus mnie zbawił oraz, że jestem Jego dzieckiem. Bóg usprawiedliwił wszystkie moje grzechy. Dał mi na nowo cel życia i sens życia. Zaczęliśmy uczęszczać na nabożeństwa właśnie do Kościoła Zielonoświątkowego w Gdańsku. Poznawać dopiero Boga, czytać Jego Słowo. Po 3 miesiącach podjęliśmy decyzję chrztu wiary, chrztu wodnego. Nasze dzieci zaczęły uczęszczać na szkółkę niedzielną. I też tak się wydarzyło, to, że tu w Pruszczu jedna rodzina, która mieszkała, no po prostu powstała u tej rodziny grupa domowa. I też zaczęliśmy tam uczęszczać na tą grupę domową do tych wierzących właśnie i żeśmy się po prostu spotykali, żeby właśnie studiować Słowo Boże, modlić się właśnie z tymi wierzącymi. Po jakimś czasie nawróciły się nasze dzieci i zostały ochrzczone Duchem Świętym. I dziękuję Bogu właśnie, że Bóg w taki sposób dotknął się naszej rodziny, że tak zadziałał w moim życiu i że tak właśnie po prostu zadziałał też w życiu całej mojej rodziny, że Bóg nas zbawił, że dał nam cel życia, że dał nam nowy sens w naszym życiu i że mogliśmy zupełnie inaczej patrzeć na nasze życie, po prostu w nowy sposób. Zaczął Bóg też właśnie, dało nam się poznawać i objawiać jako ten, który żyje, który jest wszechmogącym Bogiem. Dziękuję. Chwała Bogu.